Witam bardzo serdecznie, drodzy Państwo, jestem pan Ludowic. A to jest kolejny odcinek symulatora SimRain. Dzisiaj kontynuujemy naszą podróż. Wyjeżdżamy właśnie z lotniska zachodniomazowieckiego. Jedziemy w kierunku Katowic. Do 60 na godzinę. Rozpędzamy się. Mamy 2 minuty opóźnienia, więc jak najszybciej się rozpędzamy. Wjeżdżamy w strefę ETC za L2, ale my i tak w tej lokomotywie nie mamy tego systemu. Dozwoloną prędkością. Kanał radiowy numer 1. Pięknie. Ciekawe, czemu nie możemy jechać w ogóle 125. Rozumiem, rozkładowa jest inna, no ale niestety nie ma tu napisane w rozkładzie prędkości rozkładowej. To mnie myli często. Tego mi brakuje.
Państwo, posłuchać sobie, jakie piękne dźwięki są w tym symulatorze. Czy jest piękne udźwiękowienie? Przejście tej jazdy. Następny semafor 100 km na godzinę ogranicza prędkość. Ciupinkę za ostro zahamowałem. Aha, i następny jest mostek. Tak, będziemy wjeżdżać już do stacji Gorytów. Normalnie bym był planowo tam. Gdyby nie ten semafor na stój na wieźnie. Głosimy się. Gorytów do 14.103, próba łączności. Czaję się normalnie na ten semafor, jak... Chyba widzę zielone. Czy nie? No, semafor jest na zielono, więc jedziemy, jedziemy. Jeszcze gorzej niż bycie przed czasem. Co
mogę. No miałem czerwony, miałem. Tak wskazywaj, co ma chory w żadamu. Normalnie by się ten mechanik tu zapytał, co z wjazdem. Bym powiedzieli, że jest udany. Ciekawe, czy na stacji Szelili też będziemy opóźniani. Znaczy stacji. To jest posterunek jakiś Szelili. Jak już widzę, mamy przelot raczej. Najmniej gwiazd. Jeszcze gorsze spóźnienie. Ojej. No dobrze. W Dziekowicach niby jakiś postój techniczny ma być.
kończy się ETCS poziom pierwszy. Widziałem przed chwilą wskaźnik. Zauważyłem, że jak włączyłem ten scenariusz, to żadne inne pociągi już tu nie podróżują w ogóle. Żadnego nie widziałem po drodze. Dziwne.
Nie, no i zawsze opóźnienie. No i zawsze opóźnienie. Ostatni semafor SBL i daj 3 minuty opóźnień. Będę. A jeszcze bardziej opóźniony jestem. A jeszcze mniej punktów dostaję za to opóźnienie. Dobrze, drodzy Państwo, ale w tym momencie zakończymy dzisiejszy odcinek w takim wypadku. I resztę trasy od Białej Rawki będziemy kontynuować już w następnym odcinku, więc komentujcie, subskrybujcie. Ja się z Wami żegnam i do zobaczenia. Na razie, cześć.